you sing because you sing, Master. You are strong? Sama wa tsuyoku nai. Goujou na yatsume. Othello, a fucking thing. Deihei doma minna kou nano ka? Go to hell. Sama wa tsuyoku nai. Miller, you're okay. Thank God. We're gonna make them pay for what they've done. Fuckers! Tak więc, hej, yo, witajcie ludzie, z tej strony Enrux, a to jest pierwszy odcinek Let's Play Call of Duty Where Did Where, czyli Call of Duty 5, to jest pierwsza misja, czyli Semper Fi, więc lecimy dalej, w zasadzie to no, lecimy, pierwsza misja, już lecimy tutaj z tematem, ile killi w ogóle już dostaliśmy, dobra. Tak, jak mówiłem, to jest... Powracają let's play'e na mój kanał. Będą, myślę, że może codziennie mi się uda coś dodać, ale wątpię, ale zobaczymy. Powracam, nie interesuje mnie nic poza, no, nagrywaniem. To robię dla przyjemności, po prostu lubię to robić. Wiem, że może filmów nie ma tak często, ale naprawdę staram się, jak mam tylko czas. Jestem w klasie policyjnej mundurowej, więc naprawdę mam mało czasu, ale staram się nagrywać cały czas coś. Próbuję nagrać, chociaż czasami nie mam czasu, to wiadomo. Dobra, bez zbędnego pierdzielenia. Mamy zabezpieczyć wioskę, czyli po prostu musimy tutaj pozabijać wszystkich gości. Po prostu nie będę jakoś fest przeklinał, nie będę w ogóle... Tak podchodził, jak nie wiem, do symulatorów, czy po prostu do każdej gry, jaką nagrywałem. Będę po prostu starał się, tak jak do typowego let's playa, po prostu będę komentował go, będę się starał wczuć się w klimat gry. I po prostu będę się starał po prostu być sobą cały czas, nie będę gówna odwalał takich różnych rzeczy. Nie będę na ten... Próbował być śmieszny, po prostu nie chcę tak robić. Będę po prostu sobą i będę nagrywał dalej let's play. Co tu w ogóle się dzieje? Osiągnięto punkt kontrolny. O, tutaj pan Szwabsta. Dobra, tutaj w ogóle grafika jak na Call of Duty 5 to jest po prostu cudo. No może tam już nie i nie, bo już stoi w miejscu, ale wiadomo jak to jest. To nie jest nowiutka gra, to jest bardzo, bardzo... Znaczy nie tak bardzo, ale dosyć stara gra. O kurde, ale mnie klepią, nie? Czekajcie, tutaj widziałem Thompsona. Dobrze mówię? Tu był Thompson. Nie, myślałem. To był błąd. Tak mi się w oczy rzucił. A, to jest bar, okej. Okay. Jak to wygląda? Aha, to coś takiego. A, to tam, o, to ta mocna broń, to więc... Możemy sobie lecieć. Dobra. Myślę, że w pierwszym odcinku będzie po prostu jedna misja, a w następnych może po dwie się dorzucimy jakoś, żeby ta gra szybko upłynęła i zaczniemy wtedy kolejną serię. Dobra, wtedy no już naprawdę będzie... Jak tą serię skończę, bo no, kiedyś już skończyłem serię na kanale. Tak jak mówiłem w odcinku informacyjnym o let's playach. No, jak skończę tą grę, będzie Alex Gordon i po prostu te serie będę takim typowym, myślę, let's playerem. Może wyjdzie, może nie, zobaczymy jak to będzie. Ej, panowie, pamiętam to z misji, nie chciałem spoilerować, że ktoś wybiegnie, ale po prostu strzelałem już, bo no, nie chciałem, żeby zabili naszych towarzyszy tutaj, towarzyszy broni. Gdzie my teraz idziemy? Dobra. W ogóle bardzo fajne umiejsce, po prostu bardzo fajnie graficznie to wygląda. Te drzewa, takie światło się w ogóle odbija. To niebo też bardzo fajne, znaczy no niebo się nie rusza.
Jest mało realistyczne, ale nie jest źle. Nie jest źle. No nie jest. Nambu tylko mamy, no nie wierzę. To musimy ich obrzucić granatami jak... Jak nic, nie? Dobra. O, dobra. Lecimy, lecimy do niego. Mamy... Jest, jest, jest tu coś. O, tu jest... Tutaj kolejny, ja nawet nie widziałem ich. Tam są moi, okej. Tam w ogóle biegają. Tam jest... A to moi są, tak? Okej. Dawaj, dawaj, dawaj. Oj. Oj, 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 granat, nie, 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 granaty tutaj naprawdę w tej grze akurat mocne były. To pamiętam bardzo dobrze. Bo już przechodzi, o kurde, brak amunicji, co, kurde, ale fail. No, bardzo mocne tutaj były granaty. W tą grę grałem, przeszedłem całą, więc naprawdę jest super. Ale to naprawdę super. Grałem w nią bardzo, bardzo dużo, więc no. A czekajcie, bo tam sypią do jakiegoś gościa. No ludzie, no ile można strzelać do jednego? Zadanie zakończone, przejdź do punktu ewakuacji, zadanie zaktualizowane, okej. Czy mamy tu jakiegoś przyjaciela? Jest kapral chyba, nie? Robek, Roybook, czy jakoś tak to się czyta. Nie wiem co to jest SGT, nie znam skrótów po prostu. No, tak i wiadomo. Oj, pamiętam właśnie co tu się działo. Musieliśmy tak zrobić. O, i teraz będzie rzeź, fez. Potężna rzeź. Jak widzicie, już różne rzeczy tu się dzieją. W niebie, po niebie latają właśnie te flary, tak jakby. Jeny, ale na. Nie, 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 proszę, proszę, nie. Nie, jest. Tam jest mój, czy mi się. A, dobra. Tam chyba nikogo nie ma, to tylko z widy. Tutaj, o, jest. Spokojnie, dobra, jeden, kolejny, dawaj. Kurde. Tam jest jeden, czy jeszcze jest drugi? Dobra, wyskakuj. Tak w ogóle, by the way, to jak się podobają wam moje miniaturki. Są naprawdę świetne, naprawdę graficznie już mój kanał myślę, że jest na wysokim poziomie. No, lecimy, dobra. Możemy lecieć, o kurde, tutaj jest pan. Dostał. Czy jeszcze ktoś tutaj jest? Oj, panie, spokojnie. Dobra, zabijamy tego. O kurde, tutaj jest ten. Tutaj jeszcze, o nie, proszę nie. Nie, ja wiedziałem. Nie, dlaczego wiedziałem, że zostanę zabity. Zablokowałem się, dobra, tutaj ponownie musimy to samo zrobić. Czyli po prostu rzeź. Po prostu musimy rzeź zrobić. Rzeź na całego. Przepraszam was naprawdę za fail. Ale no tak bywa czasami, że człowiek się nie przygotuje za bardzo skillowo do tego. A ja tak mówię, zablokowałem się w tej ścianie, czy w czym to tam było. No i tak wyszło jakoś. Jak wyszło, nie? Ojojoj. O, tam widziałem gościa, tak? I tutaj. Kolejny. Chodź, come on. Czy jeszcze gdzieś jest? Dobra. Tutaj będą, tak? Dobra. Dobra, teraz już się nie pomylimy. Tutaj już na spokojnie musi być. Tam rzucisz granata, okej. Okej, o ja pierdzielę, ale mu rękę odwaliło. Dobra, ten jeszcze żyje. O, tutaj jest. Uju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 j
szturmówka, znaczy ta, wiadomo. O, tutaj musimy podejść i wbić nóż, jak dobrze, tak jest. No i to już powoli, koniec mapy się zbliża. I tutaj no, będzie szturm, biegniemy, biegniemy, biegniemy i... Jep, dobra. Tutaj musimy się bardzo przyłożyć do tego. Wybucha wszystko, tak jak widzi. Nie, 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 nie. Widzicie, samochód zostawił ślady dosyć wyraźne. Musimy po prostu rozwalać wszystko, co możliwe. Rozwalać wszystkich. Okej, ładunki w bunkrze mamy ten pomóc załączyć. Ojej, nie, 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 nie. Tutaj jest jeden. Kurde, nie za bardzo z tej broni potrafię korzystać. Oj, chyba zmienię właśnie na tą. Kurde! Panie, weź mi tu strzelaj.
Ale gościu padł czy nie? No nie. Dobra, teraz padł. Okej, czyli mamy tu teraz wchodzić, tak? Dobra. Mamy tu podłożyć ładunek, uzbrajanie, uzbrajanie. Lecimy, lecimy, panowie. Osiągnięto punkt kontrolny, więc jest git. I co teraz? Tutaj mamy iść czy nie? A nie, zupełnie jakaś inna ta... Aha, dobra. What the hell? Co tu się dzieje? Jeszcze pomóżmy naszym, nie idzie, nie uciekamy jeszcze. O kurde. Dobra, chyba tutaj mamy iść, nie? O fuck. Nie, zostaw mnie, kolego. O, dziękuję panie... sierżant czy coś takiego, nie wiem co to jest za skrót. O co, kto? Jones biegnie, bardzo, bardzo fajnie, Jones, panie Jones. O, ale dostał fajnie. Nie wiem, czy to od nas, czy od naszego towarzysza broni. Ale raczej, no, raczej nie od nas. Zresztą nie wiem. Dobra, płyniemy sobie tą motoróweczką. Kapral Rebook. Czy jak to tam, Rebook, coś tam. Ujujuj. Ale wybucha, o, hu, hu. Dobra, płyniemy wszyscy i teraz mu tak strzelić w głowę. Dobra, czyli to jest koniec misji, tak? Czy nie? To jest koniec misji... Tak, to jest koniec misji, więc chcę to sobie pominąć i od następnego już odcinka zaczniemy pełnoprawny drugi odcinek, w którym będą już dwie misje, więc to sobie już pominiemy. Tak więc ja byłem Enrux, no mówił Enrux. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, zapraszam do kolejnych odcinków z Let's Play Call of Duty World at War. No, mówił Enrux, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, zobaczenia, do następnych odcinków, trzymajcie się i hej.